Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Ja słuchajcie, właśnie skończyłam jazdy i oczywiście co? Weszłam do sklepu i kupiłam Ksawsiowi coś. Miałam generalnie sobie kupić coś do jedzenia, ale nic mi jakoś nie podchodziło, także chyba dzisiaj, słuchajcie, jest moment przełomowy. Nie będzie owsianki, będzie tortilla. Słuchajcie, mam ostatnio ochotę na tortillę z mozzarellą i kukurydzą. To wam pokażę bardzo fajny przepis. No, słuchajcie, wraca fajna pogoda, od razu lepszy humor. Także dzisiaj jak Ksawcie poszedł pierwszy dzień do żłobka. A i coś wam jeszcze, słuchajcie, powiem. To jest też śmieszną rzeczą, że Nathan się podstawił, w ogóle tak, wczoraj nam się, słuchajcie, zepsuło auto, więc to jest jedna rzecz. I Ksawery po dwóch tygodniach jeszcze został w domu, ale słuchajcie, okazuje się, że jak Nathan podstawił go we wtorek do żłobka, to co? Bal przybierańców, Ksawery bez przebrania. Także słuchajcie, wzięłam po prostu na jazdy rzeczy i pojechaliśmy pod żłobek mu dostarczyć, to słuchajcie, więc ma przebranie, jest super, także dzisiaj też czeka na kuriera, bo słuchajcie, cały psi patrol mu chyba przyjdzie, także no on już czeka naprawdę, Nathan mu kupił wieżę, moja przyjaciółka mu kupiła pieski, które mu po prostu brakuje i tak się cieszy i cały czas jest grzeczny, bo oczywiście czeka na pana kuriera, później będzie oczywiście wiadomo szał, także jeszcze mu tutaj dorzucę takie autko, bo to jest taka książeczka pojazdy z dźwiękami, także ogarniam sobie śniadanie, pokażę wam tam super, super tortille i troszeczkę sobie pogadamy, bo dzisiaj tak vlogowo, na luzie. Myślę, że to was też w jakiś tam sposób odstresuje. No i słuchajcie, uwaga, jest cisza, jestem sama. Wiem, że wy doskonale znacie to uczucie i też je bardzo lubicie. Także słuchajcie, Nathan jest w biurze, pojechał pracować. Mówi, że tam się chyba też lepiej skupia. Jakoś tak mam wrażenie, że po prostu jest w pracy. I pokażę wam outfit. Bardzo często mnie pytacie o buty. Słuchajcie, to są bardzo fajne i wygodne Adidasy. No zresztą Adidasa. I zobaczcie, one, słuchajcie, tutaj są przepięknie wykonane. One są w ogóle bardzo mięciutkie, wygodne. Spodnie Sinsay, takie przylegające, one są w różnych kolorach, mam jeszcze różowe. Torebka Pinko. No i co? Kurteczka z Mojito, słuchajcie, ona jest z zeszłego sezonu, a nie wiem, czy nawet nie ma 2 lat. Nie, ale nie, chyba zeszły sezon, bo ostatnio na nią polowałam. Ja mam w rozmiarze 36, wiem, że jest bardzo podobna, ale bez tej skórki. Szalik z Mojito i okulary z Reserved, ale bardzo podobne są... McLarena chyba, no jakoś tak, ostatnio znam, słuchaj, no mówiłam wam, że mam fazę na okulary, gdzieś tam sobie już powoli szukam jakiegoś takiego idealnego modelu na lato, także taka stylóweczka, odtajam, robię śniadanko i zaraz do was wracam. Właśnie sobie nagrzewam patelnię i przygotowałam tortillę, słuchajcie, tutaj mamy 4 plasterki takiej szyneczki z kurczaka, z piersi indyka, też możecie to, tak naprawdę co lubicie, to dodajecie, możecie nawet boczek, kwestia, bo sobie jakieś śniadania też preferujecie. Posmarowałam tortillę takim serkiem Twój Smak Aksami, to jest w ogóle jakaś chyba nowość, ale bardzo dobry. Kaloryczność już sobie wyliczyłam, także za chwilkę wam też wyświetlę. Tortilla pełnoziernista, oczywiście z Lidla, uwielbiam je, one są, słuchajcie, najlepsze, bardzo też w ogóle sycące. Troszeczkę kukurydzy, no i to tak naprawdę wszystko będę zapiekać w ten sposób. Chcecie, żeby mi się teraz nie roz... O. I proszę bardzo. Słuchajcie, mozzarella wypadła, trzeba poprawić. Nie wypada tak zostawić. No i słuchajcie, gotowe. Zapiekamy. Dobra, słuchajcie, tortilla gotowa. No powiem wam, że wyszło... Myślę, że super. Słuchajcie, ja troszeczkę sobie dołożyłam takiego sosu pomidorowego, który sobie sama zrobiłam. Troszeczkę zaczęłam już ogarniać w pracy, ale byłam bardzo, bardzo głodna. No i mówię, no zjadam sobie też po drodze coś wszystkiego. Bo ja ostatnio mam, słuchajcie, fazę na przykład batona, tak, i to powiem wam szczerze, że wolę chyba kupić batona niż całą czekoladę, bo wiem, że ja po prostu ją zjem całą, a baton to jest jakby taka porcja. Kiedyś właśnie u Agi Sawy usłyszałam, że lepiej kupić sobie coś, co jakby ma ograniczenie, a czekolada jakby tego nie ma, w sumie zje się ile jest. To samo dzieje się z batonem, więc mniejszym złem jest zjedzenie batonu. Batona i to jest jak najbardziej, słuchajcie, normalne. Także wcinam tortillę. To też jest bardzo fajny posiłek, bo muszę wam powiedzieć, że po tej tortilli mi się w ogóle nie chciało jeść w pracy. Jak zjadam sobie owsiankę, bo ja zawsze biorę owsianki pieczone. Nawet jak mam jazdę, to słuchajcie, bo sobie wszystko pakuję, foliuję.
żeby się nią unosił jakiś aromat, zapach po prostu moich dań, które biorę do pracy. I po prostu sobie wszystko biorę, się nie ograniczam. Nie robię tak, że jak mam jazdę i później muszę być w pracy, to ja nagle nic nie jem albo kupuję. Mam, słuchajcie, opór przed kupowaniem jedzenia. Nie mam tego zważonego, nie mam tego wyliczonego. Ja nie mam nad tym wtedy kontroli. Ja lubię mieć w ogóle kontrolę nad tym wszystkim, co robię, tak? Więc automatycznie, jak już zaczęłam sobie to liczyć, zaczęłam mieć to wszystko poukładane w głowie, co ile ma, na przykład jeżeli chodzi o moje posiłki, bo dzisiaj, słuchajcie, nic nie ważyłam. Po prostu sobie przekopiuję to wszystko, co zrobiłam wczoraj. Dlatego też fajnie w tym Fitatu, to jest taka aplikacja, którą po prostu, z której korzystacie i macie wszystko wyliczone, możecie sobie przekopiować posiłek, identycznie zrobić, na przykład, nie wiem, dzień wcześniej, podzielić na porcje i macie tak naprawdę gotowe, wszystko wyliczone, więc to też jest bardzo łatwe, szybkie. No i tak jak mówię, nie wiem, w sobotę, w niedzielę lubię sobie skoczyć na obiad, ale tak w ciągu dnia, jak mam zrobić w domu, to wolę to zrobić, poświęcić ten czas wieczorem, dzień wcześniej, albo rano, wstać, nie wiem, 10 minut wcześniej i zrobić obiad dla Natana, dla mnie, sobie wszystko policzyć i mieć taką kontrolę trochę nad tym. Także, słuchajcie, wcinam. No, pycha. Mega. Także Wam polecam. Ulubione dodatki i gotowe. Także, słuchajcie, czarna kawa. Ja Wam się często kojarzę z kawą w szklance, zwłaszcza od whisky, także, no tak, słuchajcie, jakoś tak mi się najlepiej pije. Słuchajcie, wszedł kurier z pieskami z psiego patrolu. Ola mu zamówiła, bo generalnie jak Sawcio kompletuje psi patrol, ostatnio ma taką największą fazę, jaką zauważyłam na psi patrol, czyta książeczki, ogląda bajki, no i cały czas opowiada o pieskach, których nie ma, więc stwierdziłam, że to będzie najlepszy prezent. Ola zamówiła do nas bezpośrednio, bo nie będzie mogła być na urodzinach z uwagi na poród, słuchajcie, pod koniec marca, początek kwietnia. No i tak się składa, że Ola tak naprawdę co roku gdzieś tam wypada z tych urodzin, bo albo pandemia, albo właśnie ciąża. No słuchajcie, dzieje przez te 3 lata. Ja to jak najbardziej rozumiem, więc powiedziałam Oli, że po prostu zamówiła do nas. Nie ma problemu, my się spotkamy jeszcze przed porodem. No słuchajcie, dobrej pizzy, więc też pewnie będę robić vloga, ale Ola już naprawdę jakby jest przy końcówce, także trzymam za nią mocno kciuki, a przede wszystkim wiem, jak to jest być przeziębionym podczas porodu, bo Xaver się, słuchajcie, urodził w ogóle przeziębiony. Ja musiałam być 10 dni w szpitalu i generalnie nie polecam, bo ja przeszłam 3 albo 4 tury kobiet, które rodziły i ja już miałam, słuchajcie, tego po kokardy, także płakałam, żeby być już w domu, także tak jak najbardziej to rozumiem. No ale szkoda, bo słuchajcie, Ola jest chrzestną, więc na pewno chciała uczestniczyć w takich też wydarzeniach dla nas ważnych. No i organizujemy Ksawciowi balony, to wszystko. No i słuchajcie, a propos organizacji, no teraz jest taki dla nas trudny czas, mnóstwo przemyśleń, mnóstwo takiej energii pożytkujemy na to, żeby wspierać jak możemy, czy finansowo, czy też, wiecie, no, pomoc materialna i finansowa jest bardzo ważna, więc czego brakuje? Dowiadujemy się na bieżąco z mediów społecznościowych, dziewczyny mają na tyle fajne zasięgi, jeżeli chodzi o konta, że dużo osób prywatnie, po prostu zaglądając na Instagram, no bo stał się jedną taką wielką tablicą informacyjną, ja za to cenię właśnie to medium społecznościowe, że ono reaguje tak jak powinno na różne sytuacje i po prostu na bieżąco wiemy, gdzie są zbiórki, co się dzieje, kto robi zrzutki, no i między innymi, słuchajcie, zrzutkę robi też Cosibella. Ja jako ambasadorka też już Was o tym informowałam, to dla mnie była taka priorytetowa informacja, którą Wam udostępniałam też na Instagramie. Dziewczyny dały mi znać, że dołączyły się do ogromnej zrzutki, na której już jest ponad 1,5 miliona, ja myślę, że już nawet spokojnie 2 miliony w celu przekazania tych środków po prostu pomocy dla Ukrainy. Do organizacji, które wiedzą aktualnie, co potrzeba, bo tak jak się dowiadywałam teraz z różnych właśnie kont dziewczyn na Instagramie, na przykład ubranie jest full, brakuje leków, brakuje musów dla dzieci, no słuchajcie, jest mnóstwo takich materialnych rzeczy, które od razu można kupić jako osoba prywatna, przekazać do danych punktów, albo właśnie tak jak mówię, wesprzeć zbiórki i słuchajcie, Cosibella też zrobiła jedną naprawdę bardzo fajną inicjatywę. My już tworzyłyśmy boksy takie ambasadorskie pod Dzień Kobiet w lutym, natomiast no jakby sytuacja troszeczkę zmieniła zamysł tego boksa i część do jakby przychodów z boksu będzie, słuchajcie, przekazanych właśnie pomocy dla Ukrainy. Ja Wam pokażę, ponieważ o tych boksach mówiłam Wam wielokrotnie na Instagramie, że ja się szykuję do wypuszczenia ich, będą na stronie dostępne, natomiast ten zamysł mi się bardzo podoba, dlatego Wam pokażę, co jest, słuchajcie, w boksie, bo dzięki temu będziecie mogły też realnie dołożyć swoją cegiełkę, jednocześnie mieć fantastyczną pielęgnację. To jest naprawdę super, bo przekuwamy jakby to, że możemy coś zrobić jeszcze w taki właśnie sposób. No to dla mnie, słuchajcie, rewelacja. Jeżeli możemy sobie kupić kosmetyk, już pomogłyśmy, jak mogłyśmy materialnie, finansowo, to kupując po prostu to, co jest nam aktualnie potrzebne, jeżeli chodzi o pielęgnację, takie normalne potrzeby, możecie też wesprzeć działanie Cosibella. Ja, słuchajcie, od razu to zrobiłam. No i przyjemnością było dla mnie pokazanie Wam tego boksa, chociażby ze względu na ten szczytny cel. Słuchajcie, w boksie będzie maska ceramidowa z Dr. Jar, to jest jedna z takich moich ulubionych marek, jeżeli chodzi o składy z ceramidami, ponieważ one bardzo ładnie odbudowują barierę hydrolipidową i ta maska jest świetna teraz w okresie wiosennym,
ponieważ jesteśmy po kwasach retinolu, także rewelacja, muszę wam powiedzieć, że ja się wstrzeliłam w ogóle w cenę tego boksa, ponieważ kosztuje 95 zł, on jest przeceniony, ze 100 chyba 8, więc jednocześnie macie przeceniony boks, 4 naprawdę bardzo dobrej jakości kosmetyki. No i kolejnym jest masełko do oczyszczania skóry twarzy marki Apis, no bo tak naprawdę od tego produktu powinnam zacząć, bo dzięki niemu będziecie miały oczyszczoną skórę. To jest masełko, które pachnie jak słodkie, rozpuszczone kakao z cukrem, przepięknie, trochę pachnie wanilią, takim budyniem waniliowo-śmietankowym bardziej bym powiedziała. Jest takie fajne, kremowe, także to masełko uważam, że w boksie jako nowość powinno się pojawić, bo dzięki temu testujecie nowości, no i macie naprawdę fantastycznej cenie już dwa produkty. Także mamy maskę, masełko do demakijażu, czyli najpierw demakijaż, później maska w płachcie. Następnie słuchajcie, serum. Wybrałam z retinolem Poly Choice. Tutaj wam się wyświetli, ale ja wam pokażę jakby rozmiar tego serum, ponieważ to jest miniaturka kolejnego, które lubię z kwasami. Natomiast te z retinolem bardzo mocno pytałyście o ten produkt, więc chciałam, żebyście w boksie sobie go przetestowały. Macie delikatne stężenie, a jednocześnie takie, które bardzo ładnie złuszczy waszą skórę. No i faktycznie będzie działało przyjąć zmarszczkowo. Wiecie, że wszystkie produkty Poly Choice są na wysokim poziomie, ja wam bardzo je polecam, także stwierdziłam, że odrobina tego serum na skórę twarzy starczy wam, żeby kilka razy zaaplikować to serum, kilkanaście nawet, bo ono jest bardzo wydajne, więc myślę, że wam się sprawdzi. No i już takim wieńczącym kosmetykiem, często mnie o niego pytacie pod makijaż, to jest krem z The Ordinary. Krem z The Ordinary to jest, słuchajcie, krem, który jest mocno nawilżający. On ma za zadanie wam wygładzić skórę, a jednocześnie ma taką konsystencję bardzo welurową. No, cudowne wykończenie w ogóle kosmetyku. Także ja go sobie rozprowadzam pod filtrem. I powiem wam szczerze, że ostatnio bardzo dużo dostaję pytań odnośnie mojego makijażu. No to jest oczywiście Elever Cosmetics, ale słuchajcie, na tym kremie bardzo ładnie mi się trzyma makijaż. Ja po tych wszystkich kwasach i teraz troszeczkę robiłam dużo zabiegów, laser i tak dalej, to muszę wam powiedzieć, że ja bardzo dobrze się czuję, jeżeli chodzi o stan mojej skóry. No i jednocześnie to uczucie nawilżenia. I ten krem wydaje mi się idealny w boksie ambasadorskim z okazji Dnia Kobiet. No i tak jak mówię, ze sprzedaży w marcu będzie, słuchajcie, przekazana cegiełka od Cosibelli dla Ukrainy. Także jak mogę, tak słuchajcie, was informuję na swoich mediach społecznościowych, tak jak mówię, Instagram, YouTube stał się jedną wielką rodziną i to naprawdę sobie cenię w przekazie, który my możemy jakby dla was przygotować, no bo jednocześnie, słuchajcie, konta z dużymi zasięgami mają ogromną moc i też realną, ponieważ informują was na bieżąco o tym, co się dzieje, o tym, jak możemy pomóc, możemy udostępniać, słuchajcie, zrzutki, no bo tak naprawdę będąc osobą, która chciałaby pomóc, a czasami nie wie jak, dzięki Instagramowi i YouTube'owi dowiaduje się o kolejnych formach tej pomocy, także ja naprawdę sobie cenię właśnie swoją tutaj pracę na YouTubie czy na Instagramie, to było automatycznie wy przychodząc z pracy wieczorem, oglądacie mnie w mojej pracy, realizując jakby też swoje pasje, swoje działania, swoje jakby cele, tak? No bo dla mnie celem na przykład w tym filmie jest przekazanie wam, że jest mnóstwo form pomocy. No i tak jak mówię, współpracując z Cosibellą jako ambasadorka, mam realnie szansę wam przekazać, że tak ogromna firma uruchomiła też ogromne środki finansowe, żeby pomóc, żeby coś dać od siebie, więc nie przechodzi obok tego wszystkiego, co się dzieje i słuchajcie, tych działań marketingowych i reklamowych jest zdecydowanie mniej, no bo skupia się cały team na tym, żeby pomóc. To jest teraz, słuchajcie, najważniejszy czas. A słuchajcie, Ukraina jest tak małym narodem, a tak walecznym, tak dzielnym, więc my, osoby, które mamy też dobre serca, mamy możliwość, czy finansową, czy materialną, czy czasową, bo słuchajcie, wolontariusze to są osoby, które są też bardzo ważne, często pomijane. To są osoby, które poświęcają swój czas, mają naprawdę dużą chęć organizacji, słuchajcie, też umiejętności organizacji tego wszystkiego, no bo bez ich pomocy, bez pomocy osób, które informują na bieżąco o czymś, bez osób, które też wspierają finansowo, każdy, słuchajcie, jest taką cegiełką w tej całej układance i myślę, że naprawdę każdy daje dużo od siebie. Także my, twórcy, również, słuchajcie, wspierając finansowo, słuchajcie, dzięki tej pracy mamy finanse, żeby to wesprzeć i to naprawdę w szczytnym celu, uważam. Osoby, które pomagają materialnie, czyli dają ubrania, koce, pościele, wszystko to, co mają w domu, czy osoby organizujące, dające info dalej, tak? Słuchajcie, przekażcie, tutaj jest punkt odbioru, my możemy zrobić to. Słuchajcie, Kulka się ostatnio też dołączyła do akcji, możecie dostać bransoletkę z elementem właśnie Ukrainy w różnych kolorach i po prostu robicie przelew, dostajecie bransoletkę. Słuchajcie, no wszyscy się, słuchajcie, dokładają. Każdy, ja, ty, wy jesteście cegiełką.
która no wszystko to tworzy. Także uważam, że naprawdę ten vlog, ja bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam dla Was przygotować tego vloga, że troszeczkę przekazać też od siebie tych pozytywnych myśli, bo słuchajcie, wchodząc tutaj, ja wiem, że to jest kanał beauty, ja słuchajcie, stoję murem za Wami i mam nadzieję, że to samo dzieje się w drugą stronę, że wiecie, że tutaj możecie znaleźć ten element uśmiechu na co dzień, że możecie się odstresować, ale jednocześnie też macie informacje, jak jeszcze pomóc. Także tak, uważam, że to jest bardzo ważne, że my działamy, że twórcy działają, że tak mocno się, słuchajcie, wszystkie firmy zorganizowały, dały coś od siebie i już nie myślą, okej, dobra, nie zarobimy tej kolejnej złotówki, tylko właśnie damy osobom, bo my nie wiemy, kiedy się spotkamy z taką sytuacją wobec nas, a wtedy będziemy miały, słuchajcie, pomoc, będziemy mieli, słuchajcie, realną pomoc i my też musimy ją dać. Także dziewczyny, mam nadzieję, że tutaj ja, widząc po wiadomościach prywatnych, wiem, że na bieżąco wspieracie. Jestem w szoku po prostu czasami, jak w jakiej skali jesteście w stanie pomóc i jak realnie jesteście murem za Ukrainą, za w ogóle sytuacją, która się dzieje i ta mentalność, słuchajcie, mnie mocno, mocno uderzyła tak pozytywnie, że okej, każdy jest, słuchajcie, w stanie pomóc na swój własny sposób, nie oceniając, kto daje więcej, kto daje mniej, bo no słuchajcie, każdy naprawdę ma zupełnie inne możliwości, zupełnie inne też umiejętności i wykorzystujemy właśnie te umiejętności, które każdy może dać od siebie, a nic na siłę, to jest najważniejsze, nic na siłę, wszystko zgodnie z naszymi celami, osobowością i tym, jakie mamy realnie szanse. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ta pomoc ze strony Cosibelli Wam się też mocno spodoba. Słuchajcie, ja dopijam kawę, lecę po Ksawcia. Ale tak, ten vlog był, słuchajcie, mi bardzo potrzebny, mam nadzieję, że Wy również tutaj się odstresowałyście i tak, i wspierajmy się, dziewczyny, wspierajmy się, bardzo, bardzo to od Was czuję, czuję zaangażowanie wszystkich, których obserwuję, także mnie to strasznie cieszy, no i co, działamy dalej, nie poddajemy się przede wszystkim, słuchajcie, negatywne myśli to w ogóle sio, nie ma tutaj w ogóle, do widzenia z tym, nie ma, słuchajcie, negatywnych myśli, wszystko jest w naszej głowie, im więcej pozytywnych myśli, tym my się będziemy lepiej czuły i odbiorcy, to jest ważne. Maurice, chodź. Słuchajcie, skończyłam pracę na dzisiaj. Mam dosłownie pół godziny, żeby iść na drzemkę. Także tak, ja słuchajcie, muszę mieć taki zawsze reset w ciągu dnia. My się bardzo często z Natanem w ogóle wymieniamy. Zwłaszcza w weekend, to jest tak, ja śpię do 10. Chwilę się pobawimy z Ksawciem, coś tam sobie zaplanujemy, pojedziemy, przyjeżdżamy, Natan idzie spać na 2 godziny, ja ogarniam Ksawcia, nie wiem, sprzątamy razem, robię obiad, a w ogóle najczęściej robię w ogóle obiad tak w weekend, jak Natan idzie spać. I słuchajcie, później bawimy się, coś znowu robimy i ja idę na 2 godziny spać i to jest taki totalny chill, taki reset i teraz sobie troszeczkę inaczej poukładałam czas w pracy i muszę Wam powiedzieć, że będę miała takie 2 luźne dni w tygodniu, gdzie będę mogła jej też poświęcić czas na YouTube i tak po prostu się zresetować, coś sobie zaplanować w głowie też, więc super, naprawdę super, to jest kwestia po prostu też takiego zorganizowania się, więc skończyłam, słuchajcie, pracę, jest 15:30. Ogarnęłam wszystko, ale naprawdę jak się przyklejałam do komputera, to słuchajcie, 3 godziny mnie nie było totalnie, także jeszcze od rana usiadłam wczoraj wieczorem, także nie, naprawdę bardzo, bardzo dużo pracuję i tak już do swojej przyjaciółki ostatnio mówiłam, że 5 godzin snu dziennie to jest za mało, ja muszę się właśnie wtedy zresetować w weekend. Mieliśmy iść na 3. dawkę, ale słuchajcie, chyba nie pójdziemy, bo ja się po prostu wtedy okropnie czuję, a i są Natana urodziny. Marcelka, czyli mojego chrześniaka, ja powiedziałam Natanowi, że po prostu no, nie ma opcji, żebym ja, nie wiem, czy nie poszła, czy odmówiła, czy się źle czuła i tam, wiecie, umierała na tych urodzinach, także no nie, no wszystko trzeba, słuchajcie, sobie teraz zaplanować, a to mówi, ja nie wiem, czy my w ogóle pójdziemy, bo teraz, słuchajcie, jest tyle przeziębień, każdy coś nam odwołuje, my odwołujemy, w ogóle, no nie wiem, jak to będzie z Ksawerego urodzinami. Także trzymajcie kciuki, także ja totalny reset, chill, napisałam do wszystkich, że jestem do dyspozycji po 16, z koleżanką mam się zwalniać po 16 i po prostu sobie teraz odpocznę na chwilę. Na tym pojedzie po Ksawie do żłobka, także Maurice! Maurice! No i zginął. On tak ma czasem, jak się, słuchajcie, przykryje kocem, to zaraz przylezie. Centralnie. Dobra, słuchajcie, w miarę się wyspałam. Ogarnę, słuchajcie, koc, to może Natan się nie skapnie i jeszcze raz pójdę spać. Nie no, słuchajcie, żartuję. Chociaż może by się jej nabrał. Dobra, słuchajcie, zbieram się, bo Ksawer zaraz przyjdzie i będzie surprise.
końca chcę zobaczyć jego reakcję, jak zobaczy autkę. Dzień dobry! Nie to, nie to, to drugie, Ksawery. To drugie. Ksawerku. A co, ja dostałam Haribo? To drugie. Powiedz, co miałeś powiedzieć? Co miałeś powiedzieć? No. Dziękuję. Dziękuję, tak? A co ty mi dziękujesz, Stasio? No bo mi strój przywiozła. No, zapędziłam z tych jazd ze strojem. Proszę to, bardzo. Dziękuję. Rzucił w ogóle żelki, nie? No i co ty tu masz? Wow! Dziękuję! Dziękuję? No teraz powiedziałem dziękuję. Proszę bardzo. Wow! Wow! No i co, jakie ty masz pieski? Zobacz. Wow! Hej. Wow! Wow, no. No zejmij buty. Tak, najpierw się trzeba... Mama buty zejmie. Najpierw się trzeba rozebrać. No to jest rider, tak. Masz Everest i masz trackera, tak? To jest prezent od cioci, wiesz o tym? To jest od cioci Oli prezent. No słuchaj, masz w komplecie psi patrol, tak? A, jeszcze Zuma zgubiła ogon. No. Słuchajcie, misja zakończona sukcesem. Podobno nawet się przebrał w żłobku w przebranie, które mu wrzuciłam. No ja się bardzo cieszył w ogóle. Może teraz lata, słuchajcie, z żelkami. No i co? Wszystkie pieski masz w komplecie? Powiedz, jak mają na imię. Powiedz, jak mają pieski na imię. Co to jest? To jest Everest, tak? A on w ogóle ma, słuchajcie, taką też fazę na układanie wszystkiego i otaczanie się różnymi rzeczami, tak po linie. Uwielbia, słuchajcie, układać wszystko. Że coś ma po mnie, słuchajcie, bo na tamto by wszystko, słuchajcie, rozrzucił dookoła siebie. No, także relaksik, zrobiłam sobie kawkę, zjem to Fifi. Bardzo dobrze, lubię. Dzisiaj chyba więcej słodyczy zjadłem niż normalnych rzeczy. No to jest właśnie ta słynna książka Psi Patrol, tak? No właśnie. Tylko puzli nie ma. No kochani, oczywiście zapomniałam się wieczorem pożegnać, także... Usiądę, bo powiem wam szczerze, się mega, mega wyspałam. Ale to dlatego, że słuchajcie, poszłam wczoraj po prostu wcześniej spać i nie wiem czemu, już o 10 mnie muliło, totalnie mnie muliło, już jak oglądałam serial i co ważne, to był finał. Ja kompletnie odleciałam, słuchajcie, i mówię nie, wstajemy, myjemy zęby i spać, także... Także słuchajcie, ja powiem wam szczerze, ja często po prostu o pierwszej się kładę spać, a tutaj 10 i ja byłam totalnie zmęczona. Jeszcze wcześniej w ogóle mówię, no jak to możesz być zmęczona? Przecież jest, nie wiem, godzina 9, a mnie, słuchajcie, już zmuliło o 9, tak, o 10, także jest rano. Odpalam, słuchajcie, trening taki szybki, tylko i wyłącznie na brzuch. Także w ogóle postanowiłam, słuchajcie, że w tym trudnym czasie będzie trochę więcej może po prostu vlogów niż takich filmów tematycznych. Gdzieś tam wam pokażę jakąś pielęgnację, którą używam, ale trochę się skupimy bardziej po prostu na takiej formie vlogowej. Myślę, że ona was bardziej tak odstresuje jakoś tak, a faktycznie poprawi humor. I też mi pisało się, że no bardzo lubicie vlogi, także jak najbardziej, żeby taka normalność trochę była na YouTubie. Ja myślę, że właśnie no to też jest ważne. Także słuchajcie, wracam szybko do takiego krótkiego treningu, bo przez ten czas powiem wam szczerze, że też nie mam tak psychicznie siły ćwiczyć, więc jakoś tak się zmuszam do tych takich krótkich, żeby sobie podtrzymać jakby tą regularność, ale na pewno nie będę się katować jakąś długą tabatą. 40-minutowy trening to na razie nie wchodzi w grę. Zresztą powiem wam szczerze, że po prostu ją muszę odespać i tyle. Teraz też się będziemy... Myślę, że nastawiaj na nawet nie odpoczynek, słuchajcie, ale też na ten musi ogarnąć różne jakby popracowe rzeczy i też będziemy, jakby sobie taki grafik układamy powoli. Też mi się spytał właśnie, kiedy jak Stasio usypiam, bo on wtedy pójdzie do biura, bo on, nie wiem, zapisze się na angielski i takie różne rzeczy, które tak na bieżąco trzeba ogarniać. No, także ja się z wami żegnam. No i do kolejnych vlogów. Trzymajcie się.